Witam Cię bardzo serdecznie. Pewnie mnie znasz, ale jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, nazywam się Aleksandra Wojciechowicz. Ja jestem coachem transformacyjnym, life coachem i najchętniej pracuję z kobietami. Lubię taki temat relacji damsko-męskich i tutaj na tym kanale w tym temacie znajdziesz najwięcej filmów. Natomiast dzisiaj chciałabym się podzielić takim fantastycznym doświadczeniem dnia dzisiejszego, które myślę, że będzie światłem dla wielu z Was odnośnie naszych limitujących przekonań. To jest taki temat bardzo coachingowy, więc pasuje do tego, czym ja się zajmuję obecnie. Otóż mieszkam w Berlinie. I oprócz właśnie mojej pracy coachingowej też zajmuję się wieloma rzeczami, między innymi pracuję jeszcze w hotelu. I chciałam dzisiaj dostać się do takiego magazynu wysoko, ale nie miałam klucza. I poprosiłam na recepcji chłopaka, który akurat tam był, żeby mi dał klucz od tych drzwi. No i on wyciągnął taki duży pęk kluczy, znalazł jeden, który był od tych drzwi, wydobył go z tego pęku kluczy i tak mi dał. Więc ja wzięłam od niego ten pęk kluczy, wspięłam się na te piętra, no i zobaczyłam, że te drzwi są zamknięte na kłódkę, więc ten klucz, który on mi wskazał, próbowałam włożyć do tej kłódki. No niestety klucz nie zapasował, więc po chwili próby pomyślałam, że może któryś z innych kluczy zapasuje, że się chłopak pomylił, więc może tam jakiś inny klucz będzie dobry, ale niestety żaden z tych kluczy nie pasował do kłódki. Na koniec jeszcze raz spróbowałam ten klucz, który on mi pokazał, niestety, więc w tym przekonaniu, że ten chłopak się pomylił, że dał mi niewłaściwy klucz, zeszłam na dół niezadowolona, że musiałam pokonać dużą ilość schodów, zmarnować czas, więc w tym niezadowoleniu mu mówię, że to nie jest właściwy klucz. Na co on bardzo poważnie spojrzał na mnie, jeszcze raz wziął ten klucz, wydobył go z tej pęku kluczy i bardzo poważnie powiedział do mnie: to jest ten klucz. I powiedział to w taki sposób, że ja mu uwierzyłam. Więc nie dyskutując, wziąłam ten pęk kluczy z tym jednym wydobytym i wróciłam na to piętro z taką przetransformowaną głową, że to nie ma innej opcji, że ten klucz musi pasować do tej kłódki, że tak po prostu jest. I to przekonanie zadziałało, bo kiedy ja ten klucz rzeczywiście wkładałam do tej kłódki, to pomimo, że tak pozornie, tak tam był jakiś opór, bo ta kłódka widocznie rzadko była używana, być może, że tam, nie wiem, jakieś nierozchodzone to było, czy co. W każdym razie ten klucz rzeczywiście pasował do tej kłódki. I kiedy ja te drzwi otworzyłam, kiedy ta kłódka puściła, to właśnie dostałam to światło. Bardzo coachingowe, że wszystko jest w naszej głowie. I może Ty też tak masz w swoim życiu, że może coś spróbowałaś, ale może się Tobie nie powiodło. I dziś masz przekonanie, że się do tego nie nadajesz, chociaż czegoś pragnęłaś. A może nawet nie spróbowałaś. Albo może ktoś Ci tylko opowiedział, że się do czegoś nie nadajesz. I to jest fantastyczne, bo wszystko jest w naszej głowie i nasze limitujące przekonania
są jednymi z największych barier i rzeczywiście tym, co blokuje nas w osiąganiu wielkich rzeczy w życiu. I to działa. I ja mam to doświadczenie też w pracy i w ogóle w moim życiu. I ja myślę, że to można przenieść, to doświadczenie, nie tylko na nasze osiągnięcia życiowe, ale także na relacje. Tak jak powiedziałam, ja lubię relacje, zwłaszcza damsko-męskie, a może to w ogóle można przenieść na wszystkie relacje, bo może się tobie wydaje, że coś jest już koniec, albo że coś po prostu w tej relacji po prostu się nie da, że z tą osobą się nie da żyć, a może że do kogoś właśnie nie pasujesz, że kogoś nie da się kochać, to albo że to już właśnie trzeba się rozwieść, o może tak? I że po prostu czegoś się nie da zrobić. Natomiast wszystko się da i też wszystko się da w relacjach, dlatego tym się zajmuję. I z tym chciałabym ciebie dzisiaj zostawić. Z tym przekonaniem właśnie, że ty możesz to zrobić. I nieważne, czy już próbowałaś, czy nie, że możesz to zrobić. I sama sobie odpowiedz na pytanie, co ciebie powstrzymuje przed zrobieniem tego, o czym zawsze w życiu marzyłaś. Mam nadzieję, że ten film da ci inspirację i chęć do próbowania, do działania, do nowego takiego przekonania, że ty rzeczywiście możesz to zrobić. I mam nadzieję, że dałam ci tym wartość. Ja jestem coachem, który pracuje ze wszystkimi. Tutaj może podłączę taki mój projekt o kobiecie królowej. Ale również oczywiście pracuję po prostu indywidualnie, umawiając się na godziny. Też ja jestem takim coachem, który lubi robić jazdę próbną, dlatego że to nie jest tylko tak, że to ktoś mnie wybiera, ale ja również potrzebuję wybrać osobę do pracy, dlatego że coaching jest taką specyficznym, taką dziedziną pracy, że dwie osoby muszą mieć tą właściwą energię, tą chęć podróży wewnętrznej razem. Dlatego to obie strony muszą siebie wybrać. Dlatego ja jak na razie ciągle mam taką przestrzeń na to, żeby pierwsza godzina była u mnie bezpłatna, żebyśmy obydwoje mogli się zdecydować, czy chcemy udać się w tę podróż. Więc zapraszam, może pod spodem w opisie podam do mnie maila, jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana taką właśnie jazdą próbną, godzinnym coachingiem ze mną, takim zapoznawczym rozmową, może to zapraszam, napisz do mnie. A tutaj już żegnam się z wami. Do usłyszenia. Proszę oczywiście o polubienia, o udostępnianie, no i subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. Pa!